Polsce zbliża się godzina 12, zbliża się północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Drodzy Państwo, tak jak żeśmy zapowiadali, już za moment łączymy się z kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze, gdzie trwają na modlitwie pielgrzymi. Na 25. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja gromadzą się też w innych miejscach i będziemy wspólnie razem teraz chcieli właśnie się pomodlić i uczestniczyć właśnie w tym spotkaniu, w modlitwie. Pokój z wami. Oto serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w tej kaplicy u stóp naszej Pani i Królowej Polski Maryi. Cieszę się, że jest tyle was wytrwałych i wiernych, czuwających, kiedy inni śpią, gdy jesteście tutaj przy Matce Najświętszej, chcecie przez tą czujność uświadomić nam wszystkim, że czujność to jest wołanie Matki Najświętszej. I my to wciąż jej powtarzamy jeszcze, czy Tobie pamiętam, czuwam. Bo zło nie śpi, diabeł nie śpi. I dlatego też kręci się, ażeby nas uwodzić, odciągać od Boga. A dzisiaj ma tyle tych możliwości poprzez media, poprzez olbrzymie nakłady finansowe, poprzez możliwości także i polityczne. To zło jest szalone. Zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy. Doznajemy tego i w rodzinach naszych, w sąsiedztwach, ale w zakładach pracy, w ojczyźnie naszej. Chcemy dzisiaj u Matki Bożej Jasnogórskiej Zwycięskiej podziękować jej za te zwycięstwa, które dzięki niej odnosi Kościół w Polsce. Dzięki niej także i my odnosimy te zwycięstwa w naszym życiu, ale i Polska, ojczyzna nasza, zwycięża w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Dzięki jej orędownictwu, dzięki jej wstawiennictwu dokonują się też ważne przemiany w ojczyźnie naszej, za co chcę Matce Najświętszej podziękować, bo nagle się budzi. Budzi się z tego odrętwienia, z tej obojętności, zaczyna coraz bardziej mądrze wybierać do władz, zaczyna coraz bardziej czujnym być i reagować na wszelkie przejawy zła, które są dzisiaj tak powszechne. Dlatego też chcemy Matce Najświętszej podziękować, że ona wyrabia w nas taką czujność, odwagę
i zagrzewa nas do podejmowania zadań, które są tak bardzo konieczne, żeby uratować Polskę, ojczyznę naszą, żeby też i obronić Kościół. Zbliża się setna rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej. Matka Najświętsza powiedziała: w Twoim synu moje niepokalane serce zatriumfuje. A masoneria będzie obchodzić 300. rocznicę istnienia i masoni chcą doprowadzić do tego, jak zresztą oficjalnie to mówią, żeby Kościół poniósł klęskę. Więc mamy nadzieję, że to będzie zwycięstwo Matki Najświętszej, a klęska to będzie właśnie ich, tych wrogów Kościoła, tych, którzy właśnie też chcą niszczyć wszelkie działanie Chrystusa w ojczyźnie naszej, wszelkie działanie papieży, biskupów, kapłanów. Chcę podziękować za to wielkie dobrodziejstwo, jakim dla Polski jest Radio Maryja. Dzięki temu Radio Maryja właśnie naród podnosi zwycięstwa. Nie byłoby tych przemian, gdyby nie było Radia Maryja, telewizji Trwam, gdyby nie było tych gorliwych ojców, redemptorystów, którzy tworzą to dzieło, gdyby nie było ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który poświęca się bez reszty, doznaje wiele ataków, jest prześladowany na wszelkie sposoby, wyśmiewany, oszczędzony, a jednak jest zwycięski, bo to dzieło oddał Matce Najświętszej, tak jak papież Jan Paweł II siebie i cały pontyfikat oddał Matce Najświętszej, mówiąc, wciąż powtarzając: Maryjo, jestem Twój. Tak samo i to dzieło Radia Maryja, jak sama nazwa mówi, i cała ta rodzina Radia Maryja, to są właśnie dzieci Matki Najświętszej. My jesteśmy tutaj jej jako jej najlepsze dzieci, gorliwe, i dlatego też dziękujemy gorąco za tą gorliwość, jaką w nas daje nam, żebyśmy mogli przybyć tutaj na to święte miejsce i w czasie, kiedy się zbliża pielgrzymka papieża do ojczyzny naszej, kiedy przybędą młodzi z całego świata, najlepsi młodzi katolicy, którzy odmłodzą ten Kościół i w ojczyźnie, i w świecie, kiedy przeżywamy jubileusz Miłosierdzia Bożego, no i oczywiście jubileusz także Chrztu Polski, żebyśmy te wszystkie wydarzenia tak ważne potrafili wykorzystać dla ożywienia wiary, ale także dla umocnienia więzi w ojczyźnie naszej, w rodzinach naszych, w małżeństwach naszych i między nami. Żeby było więcej tej serdeczności, wzajemnej życzliwości, żebyśmy byli dla siebie mili, uprzejmi, grzeczni i ofiarni, chętni do wzajemnej pomocy, solidarni. To wszystko jest jako zadanie nasze, które mamy podjąć i wypełnić. To szansa, która się pojawiła, nie wolno jej zmarnować. Mieliśmy piękny pontyfikat Jana Pawła II, a teraz chcemy właśnie wykorzystać to dziedzictwo, jakie przekazał nam nasz umiłowany Ojciec Święty, a równocześnie też te możliwości, jakie daje nam Radio Maryja i Telewizja Trwam, nasz dziennik i też tą gorliwość, jaka się przejawia w Was, w całej rodzinie Radia Maryja. Chcemy wykorzystać, ażeby to zwycięstwo było pewne i pełne Matki Najświętszej naszej Królowej Jasnogórskiej. Świadomi jesteśmy naszej słabości, grzechu, przeprośmy więc Pana Boga, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, którzy bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. A nie zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. A nie zmiłuj się nad nami. A nie zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Panie, błogosławimy Cię,
że Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech się ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegając o to, co jest z nią zgodne, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Wśród nas jest grupa pielgrzymkowa z Gdańska. Witamy bardzo serdecznie wszystkich tutaj dzisiaj obecnych, a równocześnie Słowo Boże wygłosi ksiądz Daniel Koryciński, który jest dyrektorem dzieł misyjnych, papieskich dzieł misyjnych w diecezji naszej sandomierskiej oraz jest dyrektorem muzeum poświęconego księdzu kardynałowi Adamowi Kozłowskiemu, który przed wojną w 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie i już w 1939 roku został przez hitlerowców zaaresztowany i przeszedł przez obozy koncentracyjne przez całą wojnę. A bezpośrednio po tym, po skończonej wojnie, kiedy wojska amerykańskie wyzwoliły więźniów w Dachau, on pojechał na misję do Afryki, do Zambii i tam 61 lat pracował jako misjonarz. Umarł mając 96 lat. Dlatego tym bardziej chcemy mieć go jako wzór, a równocześnie też cieszyć się tym, że ma swoje muzeum w Hucie Komorowskiej po Majdanu Królewskiego w diecezji naszej sandomierskiej. Czytanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu, będzie słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa. Wrócisz do Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej. Polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twoich możliwości, i nic nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, cóż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i spełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, cóż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełniać je. Słowo to bowiem jest blisko bardzo Ciebie, przy ustach i w Twoim sercu, byś je mógł wypełniać. Oto Słowo Boże. Thank you.
czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą przez Niego. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, prowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Alleluja. Alleluja. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie sama. Jezus rzekł do niego: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, że pewien człowiek odchodził z Jerozolem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obarli, lecz jeszcze rano mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, który przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu ranę, zalewając je oliwą i winem.
Potem wsadził go na swoje bydle, zabiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nie staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 pokazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójcy? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Więc rzekł: idź i czyń czyn podobnie. Oto słowo Pańskie. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie nurtuje może wielokrotnie każdego z nas. Co robić w swoim codziennym życiu, aby bardziej Bogu się podobać, aby lepiej spełniać swoje zadania na różnych stanowiskach, w różnych miejscach? Dlatego rodzina Radia Maryja od samego początku, od 25 lat, przybywa do tego miejsca, do tronu naszej Pani Jasnogórskiej, aby ona wskazywała, co mamy czynić, jak uczyć, jak wychowywać, jak pracować. I dziękujemy Bogu, że pośród nas jest ksiądz biskup Edward, który stoi u początku z tym radiem, Maryja, który dodawał siły przez falę eteru, nieustannie wskazywał, jak bronić ojczyzny, jak ją kochać. I to radio, które ma na imię Maryja, oddane w ręce Matki Najświętszej, nieustannie ukazuje, jak kochać Polskę, jak ukochać polską tradycję, jak ukochać drugiego człowieka. Mówili niektórzy, że jak Ojciec Święty Jan Paweł II umrze, to to radio nie będzie słuchało już i nie będzie transmitowało papieża Benedykta, który przyjdzie, że przestanie istnieć. Jeździli nawet i do Watykanu, aby to radio zamknąć, ale ono cały czas mówiło: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Nigdy nie odrzucano obelgami. Nigdy nie mówiono, że jesteś złym człowiekiem. Nigdy nie mówiono w tym radiu, że kogoś trzeba nienawidzieć. Rozmawiano tym wszystkim, którzy słuchają Radia Maryja, że tacy są. Czy nienawiść, czy złość. Bo nie słuchali tego, co mówi Bóg. Pomienili się za faryzeuszów, którzy stają i wystawiają Chrystusa na próbę. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pamiętamy tych wszystkich, którzy podczas śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II płakali. Jak stawiali do rzędu i świecki stawiali. A potem rękę podnosili i przeciwko życiu głosowali. I mówili, że niepotrzebny jest stary człowiek, najlepiej eutanazję. Nasza ojczyzna nie stać jest na nowonarodzonych. Trzeba wprowadzić aborcję. Trzeba wprowadzić związki partnerskie. I ci, którzy mienili się za katolików, tak głosowali. I katolicy takich wybierali. Ale to radio cały czas ukazywało nam światło, że chcemy słuchać tego, co z Wieczernika Maryja mówiła. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. I dlatego dzisiaj z wielką radością chyba świętujemy tę 25. rocznicę, kiedy przychodzimy tu jako rodzina do naszej matki, aby tu nabrać sił, aby nabrać tak samo mocy do ewangelicznego siania dobra i bycia świadkami na co dzień w naszych środowiskach. Bo świat współczesny potrzebuje świadków. Nie tych tylko, co mówią, ale tych, którzy wskazują,
I dlatego ten Samarytanin z dzisiejszej Ewangelii okazał się bliźnim, bo dostrzegł drugiego człowieka. Bo dostrzegł obecność cierpiącego Boga w tym człowieku. Jakby nie to Radio Maryja, ile by nie było przemian w naszej ojczyźnie. Ile by afer było pod dywan zamiatany. I gdyby nie ludzie wołający głosem całego wolnego narodu, obudź się Polsko, którzy krzyczeli i wołali w manifestacjach, powiedzieli nie wolno, bo my chcemy słuchać i służyć Bogu. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za tych wszystkich, którzy z odwagą sieją słowo prawdy i o tej prawdzie świadczą, że nie boją się mówić prawdy, choć się narażają. Bo i są tacy, którzy mówią, że Radio Maryja im jest niepotrzebne, ale go słuchają i podchwytują. I nie mówią całości, tylko fragmenty wspinają, fabrykują, aby potem ośmieszać, aby obnosić. Dlatego my jako świadkowie tu przy tronie Matki naszej Jasnogórskiej mamy być posłani jak apostołowie na krańce świata, do naszych miejsc pracy, do naszych rodzin i do naszych domostw, aby z nową siłą mówić o miłości Boga i bliźniego. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To jest pierwsza dewiza. Mówili nam przez ileś lat, że w Polsce jest dobrobyt, że jest tak wspaniale, że słupki rosną nieustannie dobrobytu. To dlaczego tyle w kolejkach trzeba stać do lekarza? To czemu człowiek decyduje, co wybrać, taki lek czy taki? Czy nie stać dzieci jest na wyjazd na kolonie, nie stać na drugie buty? I pytają się różni, dlaczego tak jest? I ci, którzy chcą wprowadzać reformy, dobrej zmiany, z taką wielką determinacją poświęcają się narodowi, spotykają cały czas te wszystkich, którzy mówią i tylko mówią, że kochają Polskę, a służą innym państwom. Kiedyś Katarzyna Caryca pisała do króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego: rób w twoim państwie tak, aby się nawzajem kłócili, aby zrównali dobro ze złem, prawdę z fałszem, żeby ludzie nie rozumieli, jak postępować i co wybierać. I wtedy my przyjedziemy i was pogodzimy. Pierwszy rozbiór był tego świadkiem. Potem świadectwem były wołania Sejmu Czteroletniego, ale nie dało rad. Uchwalona Konstytucja 3 maja została obalona, bo niewygodna była ościennym państwom. I Targowica się zebrała. I swoi sprzedali matkę, ojczyznę. A nasz wielki rodak, ksiądz Piotr Skarga, woła: Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twoje racz nas nie wypuszczać. Daj światło tym, którzy rządzą nami. Dlatego chcemy uczyć się historii i umieć wybierać. I to Radio Maryja jest największym uniwersytetem świata, gdzie poznamy tyle prawdy o ojczyźnie, gdzie poznamy tyle dobra o polskich żołnierzach walczących za naszą wolność, gdzie poznamy tyle dobra, które wyświadczają nasi rodacy rozsiani po całym świecie, gdzie doznamy tyle dobra, aby poznać i podnosić jakość naszej formacji duchowej, liturgicznej, gdzie każdy może mieć swój głos. Nikt nie jest dyskryminowany, nikt nie jest odrzucany i ma prawo do głosu. I jest za co dziękować za te 25 lat służby tego uniwersytetu dla całego świata. Bo ci, którzy zostali wypędzeni, za chlebem mówili, za pieniędzmi,
bo tu nie ma w naszej ojczyźnie, nie było dla kogo pracować. Poprzez to Radio Maryja w Europie, w Australii, w Afryce, w Ameryce Południowej i Północnej mogą oddychać głosem Polski i mogą mówić po polsku, bo słyszą głos narodu wołającego o sprawiedliwość, ujmującego się za cierpiącymi, ujmującego się za tymi, którzy potrzebują wsparcia. I dlatego chcemy tutaj u tronu naszej Pani Jasnogórskiej za to radio dziękować, że na nasze pokolenie dał nam ojca Tadeusza, który mężnego ducha i mocą z wysoka obdarzony nieustannie podejmuje nowe dzieła, aby naszą ojczyznę przekazywać i dawać na cały świat, że ten naród jest dumny ze swojej historii, ze swojej tradycji, ze swojego piękna. Kiedy krzyczano na Polaków z zachodu, że wy Polacy to tylko pijaki, złodzieje, bandyci, nasz rząd nic o tym nie mówił, bo tak wolno było. Kiedy wołano, żeby Polska, tylko racja o gender istniała w szkołach, tu mówiono wszystko w porządku, nic się nie stało. Kiedy darto Pismo Święte publicznie, nie ma to, to przecież to nie jest niewaga żadnych uczuć religijnych. I kiedy obrzucano ludzi walczących o krzyż na krakowskim przedmieściu, nie wznoszono żadnych protestów ani policji, bo przecież tak wolno, takie jest imię demokracji. Ale czy demokracja ma na imię rób ta, co chce ta? W imię demokracji ja mogę niszczyć godność drugiego człowieka. W imię tolerancji mogę różnymi inwektywami obrzucać drugiego człowieka. I dlatego to radio stoi na straży godności człowieka, szacunku dla człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego chcemy tutaj u Matki naszej zaczerpnąć sił. To, co mówił Ojciec Święty, nasz wielki rodak, ja codziennie Panu Bogu dziękuję za to radio, które jest Radio Maryja. On dziękował, a tym bardziej my z Nim chcemy dziękować za to wielkie dobrodziejstwo, którym Bóg nas obdarzył. I dobrze, że jesteśmy na Jasnej Górze, gdzie przybywamy bardzo licznie do tego tronu Jasnogórskiej Matki, bo tu jesteśmy wolni. Tu możemy oddychać przy Matce sercem i powietrzem Polski. Tu możemy mówić głosem Kościoła, który od 1050 lat jest zakorzeniony na naszej polskiej ziemi. A ten krzyż wzniesiony nad Giewontem patrzy po aż Bałtyk, po gór szczyty, bo jej płaszczem jest nasza ojczyzna okryta, nasza ojczyzna Maryjna, nasza ojczyzna Chrystusowa. Dlatego Europa na nas patrzy, jak będzie postępować Polska, co będzie wybierać Polska, czy w Polsce chrystianizacja i krzyż będą zawsze na najważniejszym miejscu. I to, co mówił święty Augustyn, jeśli w życiu człowieka Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. A chcą go przesunąć, krzyż staje się niewygodny. Ten znak zbawienia staje się znakiem, tak jak mówił święty Paweł, głupstwem i wzgardą. Ale dla nas ludzi wierzących jest chlubą i dumą, że pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Że pod tym znakiem możemy się jednoczyć i pod tym znakiem możemy iść poprzez dzieje, dumni z tego, co zdobyte zostało, było krwią i blizną. Dlatego przychodzimy do tronu, do tej, która nigdy nie odrzuciła nam i nie odjęła nam swego lica, która stanęła z orężem za walczącą Polską, gdzie do jej tronu przychodzili i wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, i przywódcy, którzy kierowali naszą umiłowaną ojczyzną i hołd jej oddawali, i w jej obronę się brali, aby mogli decydować, aby mogli może wybierać,
ale byli ludźmi autentycznymi i świadkami wiary. I dlatego chcemy prosić przez jej ręce, aby dała nam mężów, którzy będą nami dobrze kierować, którzy będą nam ukazywać, że Polska to dumny i chwalebny naród. I ta przemiana, która w Polsce nastąpiła w 2015 roku, w dzień zesłania Ducha Świętego, niech ten powiew Ducha Świętego nieustannie nas przemienia. Niech wstąpi Duch Boga naszego i niech odmienia oblicze naszej polskiej ojczyzny, abyśmy obronili naszą tradycję. Bo są siły, które chcą ją zniszczyć, którzy chcą ją obalić, którzy chcą osłabić, a tego, który jest słaby, który nie ma swojego zdania, jest łatwo wykorzystać, łatwo kierować. Dlatego manipulowali w szkolnictwie, aby nie było dobrze wykształconych naszych Polek i Polaków, naszych dzieci i młodzieży. Manipulowali w strukturach ludzi kultury, aby to, co jest sztuką, zrównać z błotem. Aby to, co jest piękne, zrównać do ranki tego, co bezczelne, tego, co brzydkie. Ale my na to nie pozwoliliśmy. My czuwaliśmy, bo codziennie śpiewając jestem, pamiętam, czuwam, Maryjo. Mamy tę świadomość, że komu służymy i komu oddajemy chwałę. I dzięki temu radiu, poprzez falę Radia Maryja, ten głos jestem, pamiętam i czuwam, rozsiany jest na całą ojczyznę, gdzie mogą nas słuchać i mogą słuchać głosu Boga ci, którzy nie wychodzą często w domu, pogrożeni w chorobach, w cierpieniu, którzy tylko poprzez to radio mają dostęp do środków masowego przekazu, którzy mogą posłuchać i zobaczyć, jak inni służą Bogu i Ojczyźnie. Dlatego co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Tak żyj, abyś mógł codziennie patrzeć w lustro, aby siebie, swojego postępowania się nie wstydził. I to musi nas to radzić, aby codziennie odnajdywać godność chrześcijańskiego dziecka, chrześcijańskiego pięknego człowieka, aby codziennie móc powiedzieć razem z Matką z Najświętszą swoje fiat Bogu, że nie rzucam wszystkiego, że nie zostawiam wszystkiego, ale ze względu na Boga podejmuję trud, podejmuję działanie, aby osiągnąć życie wieczne, nie tylko swoje, ale pomóc innym, tym, którzy są pogubieni, którzy zatracili się w swoim postępowaniu. I dlatego potrzeba nam takich świadków, potrzeba nam misjonarzy, osób świeckich i duchownych, którzy będą nieśli głos dobrej nowiny aż po krańce świata. Którzy będą mówili jasno, tak, tak, nie, nie. A co ponad, to od złego będzie pochodziło. Którzy będą umieli wskazywać, co dobre i złe w naszym życiu. Co jest fałszem, a co prawdą. I dlatego chcemy tutaj nabrać takiej siły, aby powracając do naszych wspólnot parafialnych i słuchając tego radia, móc przemieniać oblicze tej ziemi. Ale aby ono się przemieniało, to musi się odmienić oblicze mojego serca. Najpierw muszę zacząć od swojego serca, bo tam trzeba poukładać wszystko, aby wskazywać drogę, to trzeba wiedzieć, gdzie iść. Aby wykazywać błąd, to trzeba dawać rozwiązanie. I dlatego najpierw słuchamy pasterzy Kościoła tego wszystkiego, co oni do nas mówią, co mówi do nas Pan Bóg poprzez Kościół Święty i poprzez posłuszeństwo Kościołowi chcemy służyć jak najlepiej, jako mąż, jako żona, jako nauczyciel, jako pracownik umysłowy czy fizyczny. Chcę pracować i służyć na każdym etapie mojej ojczyźnie, Kościołowi. Tak jak Chrystus, który wrócił ze świątyni i był poddany Matce Najświętszej i Świętemu Jezusowi. A ona wszystkie te sprawy rozważała w swoim sercu.
i chcemy słuchać, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Dlatego zachęcajmy tych, którzy jeszcze nie słuchają, tych, którzy jeszcze szukają na drogach życia Boga, aby jak najszybciej przystąpili do zdrojów miłosierdzia, aby obmyci sakramentem pokuty, miłosierdzia, mogli przystępować do uczty niebiańskiej, aby mogli cieszyć się na Eucharystii, bo Bóg tak mocno ukochał człowieka, że wyniszczył się całkowicie i dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. I o tym chcemy tu pamiętać, że w tym wieczorniku Bóg w sposób szczególny mówi: ja jestem w każdej świątyni, w tabernakulu. Pozostałem dla was cały, abyście mogli mnie w pokarmie przyjmować. Tak jak człowiek wybiera i przyjmuje do swojego ciała tylko dobre produkty, aby budowało jego ciało, tak potrzeba czystego serca w naszych domach, w naszych wspólnotach i w każdym sercu człowieka, aby przyjmować tego, który wszystko może, tego, który stworzył ten świat wspaniały, aby nasze serca napełnione były Jego słodyczą i abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Takim świadkiem w sposób szczególny był przywołany przez księdza biskupa na początku mszy świętej ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki. Wielki misjonarz, który przechodząc obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej wyjechał na misję i tam poprzez 61 lat posługiwał jako pokorny sługa winnicy pańskiej, który nie odmówił drugiemu człowiekowi wołającego o potrzebę, ale który też wymagał, aby poznawać tego Pana Boga, który zakładał szkoły, szpitale, aby poprzez edukację, poprzez formację i pomoc drugiemu człowiekowi podnosić tych ludzi na czarnym lądzie do wyższego jeszcze życia. Dlatego niech jego świadectwo warto o nim poczytać. Warto o nim doświadczyć znajomości w tym Muzeum Pucie Komorowskim w sposób szczególny poświęconym jemu. W Afryce mówią, że to wielki człowiek i święty człowiek na ołtarze, bo to, co uczynił i to, co przemienił w Zambii, w Afryce pracując, funkcjonuje i jest obecne do tej pory. Dlatego dziękujemy za tych świadków, naszych rodaków z ojczyzny wyrosłej Polski, którzy gdziekolwiek są, mówią pięknie o Polsce, służą Polsce i są dobrymi katolikami i dobrymi synami naszej ojczyzny. I mamy być posłani takimi misjonarzami, którzy w swoich środowiskach będą mówić o Polsce, nie będą się tego wstydzić. Nie będą tego mówić, tego tylko, że mówię, ale żyję tak, jak mówię. I to, co często młodzież powtarza podczas przyjmowania sakramentu bierzmowania, abyśmy mężnie wiarę wyznawali, bronili jej i według jej zasad codziennie postępowali. I gdyby tylko drogowskaz 10 Bożych przykazań nam przyświecał, jakże piękna byłaby Polska. Ustałyby dawno właśnie i spory, i kłótnie. Ja jestem Apollosa, a ja Pawła, a ja tego, a ja tamtego. I tylko moja prawda się liczy. A jak nie moja, jak nie chcesz słuchać, to pójdziemy do innych i oni nam ten spór rozwiążą. Dlatego mamy mieć oczy otwarte i serce otwarte. I umysł nasz otwarty na to, co się dzieje. I mamy być przejęci losem naszej ojczyzny. Nie przysypiać, nie przedumać i tylko mówić: ja się modlę. A czy czyni co więcej katolik? Zło krzyczy tylko wtedy, kiedy dobrzy nic nie robią, którzy zaniekują dobra, a mają możliwości. Bo mówią, że pokorni, bo trzeba służyć po cichu, w cichości. Tak trzeba. Ale trzeba bronić, tak jak święty Paweł stawał na Areopagach i mówił o Bogu nieznanym. I nie bał się tego mówić. Tym bardziej w naszych czasach potrzeba nam odwagi,
Ty, którzy będą mówić i świadczyć o Bogu. I Radio Maryja jest takim świadectwem. I ci, którzy posługują w Radio Maryja, są takim świadectwem oddania całkowicie ewangelicznemu sercu, całkowicie poświęcającemu się Bogu. Dlatego ci, którzy do tej rodziny należą, mają w swoich środowiskach w sposób szczególny dawać temu wymiar. Nie bać się. To, co ksiądz biskup Ignacy mówił dzisiaj podczas mszy świętej o godzinie 18:00, to słowo nie lękaj się, nie bój się, to jest wezwaniem do działania, abyśmy z nową siłą podejmowali inicjatywy i tylko nie mówili, nie rób tak, bo dobrze jest jak jest, żeby nie psuć tego porządku. A może od ciebie to zależy jako apostoła modlitwy, jako apostoła i świadka Boga, że możesz więcej. Możesz coś uczynić więcej dla twojej parafii, dla twojego sąsiedztwa, dla twojej i naszej ojczyzny. I wtedy będzie co czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Dlatego z dumą cieszymy się, że w tym roku Chrztu Polski 1050. rocznicy do Polski przybywa młodzież z całego świata razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, aby temu światu, któremu brak wartości, brak takich autorytetów, zlaicyzowanemu, któremu tylko liczy się konsumpcja, powiedzieć, że jest młody Kościół, wiosna Kościoła, że się ten Kościół odradza. Że chcemy to wywołać, wykrzyczeć razem z młodymi ludźmi. My się nie boimy, a my starsi i dorośli mamy temu dopomóc. Mamy im towarzyszyć i być razem z tymi młodymi, żeby ich młode serca nie nasiąkły żydotą, tą lansowaną przez media nurtu byle jakiego. Ci, którzy mówią głosem nie polskim, tylko po polsku. Ci, którzy nie myślą po polsku, tylko pieniędzmi, zachodnimi korporacjami. Bo chociaż będą wołać, że demokracji bronią, to bronią kogo, nie wiadomo, nie wiedzą sami, często tak uwikłani są, bo się pogubili ludzie. Dlatego w tym duchu chcemy dziękować i wołać razem z papieżem Franciszkiem, aby to oblicze ziemi naszej Polski zostało odnowione. Aby Campus Misericordia rozmiało nowym echem, nową pięćdziesiątnicą, gdzie głos młodych ludzi będzie wołał na całą i promieniował na całą Polskę i Europę zalaną islamem, że my chcemy Boga, że Polska, że Europa korzenie ma w chrześcijaństwie, że fundamentem tego kontynentu jest Chrystus, nie jakiś prąd, nie jakieś muze, bożki, tylko Chrystus żywy i prawdziwy, który umarł za każdego z nas, który zmartwychwstał, aby każdy z nas mógł mieć życie wieczne. Dlatego tę prawdę nieśmy poprzez nasze spotkania, nasze rozmowy, ale i czytajmy wiele. Czytajmy Pismo Święte. Dajmy dobrą książkę naszej młodzieży i naszym dzieciom. Wskazujmy dobre programy. I nie bójmy się być świadkami, być uczniami Jezusa Chrystusa. Może warto jest często wyjść z tej zasłony i iść jasną drogą. Drogą, którą wskazuje Bóg. I dlatego z tą mocą przychodzimy tutaj do Najświętszej Maryi Panny, aby prosić ją, abyśmy umieli codziennie wypełniać drogę Bożych przykazań. Abyśmy codziennie umieli być jeden dla drugiego bratem. Bo współcześni wołają, miłuj bliźniego swego, a zedrze skórę niego. To nie jest dewiza człowieka wierzącego. Oko za oko, ząb za ząb. Ale miłością i dobrem zło zwyciężać. Może często nie widzimy efektów, ale one są, potem przychodzą i cieszą serce i cieszą tych wszystkich, którzy w tym współuczestniczą. Dlatego nie dawajmy się.
kiedy będą próbowali nam podcinać skrzydła, a przyjdą tacy, którzy w owczej skórze jak drapieżne wilki będą pośród nas chodzili i będą podjudzać. I będą mówić różaniec w ręku, a za rogiem wyjdą, modląc się pod figurą diabła, będą mieli za skórą i będą antychrystami chodzącymi. Wtedy młody człowiek powie, jak ja mam wierzyć? Starsi ludzie, babcia, dziadek, tu się modli godzinami, a potem robi co innego. Ile może skrzywdzić człowieka antyświadectwo? Ile może to skrzywdzić i potem trudno jest to odbudować? A ile dobra daje modlitwa klęczącego ojca i matki, którzy klęczą w domu, aby się modli za siebie nawzajem? Kiedy klękają i składają nogi przed klatkami konfesjonału i z pokorą proszą o miłosierdzie Boże. Ile to daje, napełniając nasze rodziny mocą z wysoka, że nie jesteśmy sami. I to trzeba czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Być prostym, zwyczajnym, oddanym Panu Bogu, ale też i mężnym, i rozważnym, aby nie dać się tym, którzy chcą nas okupić złotem. Czy pieniędzy dadzą dużo? Czy tam jest, będzie lepiej? Ludziom mówili niektórzy tylko, że jeżeli zostawisz Pana Boga, to będziesz miał wszystko. Jeżeli poświęcisz się nie Panu Bogu, nie Kościołowi, to będziesz miał wszystko. I te lata czerwonego bolszewizmu, tej plagi, która była na polskiej ziemi, jeszcze długo będzie w nas balansować. Żydzi, żeby wyjść z niewoli egipskiej, potrzebowali jednej nocy. A żeby niewola wyszła z Żydów, potrzebowali 40 lat. Ile potrzeba w Polsce lat, aby ta niewola bolszewizmu wyszła z ludzkich serc? Ile potrzeba lat, aby niewola tych, którzy wołają, rób ta, co chce, ta wyszła z ich serc? Dlatego chcemy wołać odważnym głosem. Dlatego chcemy zawsze mówić po polsku, myśleć po polsku i kochać Polskę. Bo tu jest nasz dom, tu u tronu Pani Jasnogórskiej. I wtedy, gdy mamy taką moc wysoka, możemy iść jak apostołowie i głosić, Bóg jest miłością i Bóg jest naszą nadzieją. Bo gdzie chrzest, tam nadzieja. I tą nadzieję niesie. Tę nadzieję dawajmy drugiemu człowiekowi, który szuka i czeka na nasze wsparcie, który chce być blisko człowieka. W obecnym czasie łatwiej nie znaleźć komputer, laptopa, tableta niż człowieka, z którym jest porozmawiać, z którym można się dogadać, bo telewizor stał się Bogiem i stoi w centralnym miejscu każdego domu. I ludzie, kiedy często włączają telewizor, wyłączają swoje myślenie i bełtem w głowie rozmawiają. I ci, którzy się napatrzą tymi serialami od 16 do 20 dzień w dzień, to mówią, że do kościoła nie mają czasu. Nogi ich bolą, ręce ich bolą, a przed telewizorem mają czas. Na ławkach przed blokami mają czas. Gdziekolwiek iść mają czas. Dlatego bądźmy tymi świadkami, którzy dają czas Panu Bogu, którzy nie boją się świadczyć o Panu Bogu. I to zwycięstwo przyjdzie. Ono będzie trudne w obecnych czasach. I nie jest łatwo zwyciężyć. Ale Matka Najświętsza zwycięży i jej serce niepokalane zatriumfuje. Dlatego dołóżmy starań, aby ten triumf niepokalanego serca Matki Najświętszej jak najszybciej przyszedł w naszym pokoleniu. By nasza ojczyzna była domem ludzi wierzących, kochających.